Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizn. W zależności od tego, w jakiej formie opodatkowują dochód firmy, czy jest to osoba fizyczna, czy osoba prawna, to w przypadku osób fizycznych odliczenie darowizny nie może przekroczyć 6% dochodu, a w przypadku osób prawnych 10%. Z odliczenia tego nie mogą niestety skorzystać przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania stawką liniową. Zanim przedsiębiorca przekaże taką darowiznę, powinien dokładnie sprawdzić, z jakiego źródła finansowany jest podmiot lub na przykład szpital czy szkoła, na rzecz której ta darowizna ma zostać przekazana. Ma to istotne znaczenie, dlatego że nie są możliwe odliczenia na rzecz szkół, szpitali i innych tego typu podmiotów, które zaliczane są do jednostek sektora finansów publicznych, dlatego że taka darowizna nie będzie spełniała wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podobna sytuacja dotyczy fundacji. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wskazuje, wskazanie darowizny na rzecz jakich fundacji nie daje podstawy do jej odliczenia. Są to na przykład fundacje, które są finansowane w całości ze Skarbu Państwa, albo ich mienie jest w całości mieniem komunalnym. Są to fundacje, które są zakładane przez partie polityczne. Ważne jest, żeby sprawdzić również w przypadku przekazywania darowizny na przykład na rzecz szkoły, czy szkoła właśnie jest finansowana i jej organem założycielskim jest jednostka należąca do sektora finansów publicznych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że status szkoły jako szkoły publicznej bądź niepublicznej nie jest uzależniony jakby od organu założycielskiego i źródła finansowania, bo również szkoły niepubliczne pod kątem organu założycielskiego i źródła finansowania, na przykład szkoła prowadzona przez osobę fizyczną, może mieć status szkoły publicznej, więc to nie jest kryterium jakby podziału i kryterium decydujące o tym, czy darowizna na rzecz takiej szkoły będzie podlegała odliczeniu bądź nie.